Historia litanii loretańskiej i opis wezwań. Czym jest litania? Litania po łacinie, litania, pochodzi z greckiego, słowa błaganie oznacza dosłownie modlitwę błagalną. Tym, co wyróżnia litanię od innych form modlitwy jest jej konstrukcja, mianowicie złożona jest ona z wezwań. Jeśli chodzi o litanię loretańską, zwaną też litanią do Matki Bożej, to najpierw kierowane są one do Trójcy Świętej, a następnie do Matki Bożej, zaś odpowiedzią na wezwania są zwroty. Zmiłuj się nad nami, lub wysłuchaj nas, Panie, nie używane w litanii loretańskiej, gdy wezwania są kierowane do osób boskich. Módl się za nami, gdy zwracamy się do Matki Bożej lub innych świętych. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, wypowiadając się o litaniach, stwierdza: wśród form modlitwy do Najświętszej Dziewicy zalecanych przez Kościół znajdują się litanie. Polegają one na dość długiej serii wezwań do Maryi, następujących po sobie w jednakowym rytmie i stwarzających jakby modlitewny strumień uwielbień i błagań. Wezwania bowiem, przeważnie bardzo krótkie, składają się z dwóch części. Pierwsza jest wychwalaniem Panno Łaskawa, druga błaganiem módl się za nami. Litania zwana jest loretańską od miasteczka Loreto, znajdującego się w środkowych Włoszech, oddalonego kilkanaście kilometrów od wybrzeża Adriatyku. Miasto stało się słynne przede wszystkim za sprawą sanktuarium maryjnego, którego początki sięgają XIII wieku. Wierzono, że właśnie wtedy został przeniesiony przez aniołów do Loreto domek nazaretański, w którym przyszła na świat Matka Boża. Okazało się, że legenda ta wcale nie jest taka daleka od prawdy. W archiwach watykańskich znaleziono dokumenty świadczące o tym, że budynek z Nazaretu został przetransportowany drogą morską przez włoską rodzinę noszącą nazwisko Angeli, co po włosku znaczy aniołowie. Cała operacja przeprowadzona była w sekrecie ze względu na niespokojne czasy i strach o to, by cenny ładunek nie wpadł w niepowołane ręce. Była to na tyle skomplikowana akcja, że bez udziału opatrzności i wojska anielskiego wydaje się, że była nie do przeprowadzenia. Nie od razu przewieziony budynek znalazł się w Loreto. Trafił najpierw do dzisiejszej Chorwacji, a dopiero po 3 latach pieczołowicie złożono go w całość w Lesie Laurowym, stąd późniejsza nazwa Loreto. Nie ulega też wątpliwości, że to ten sam domek. W XIX wprowadzono szczegółowe badania naukowe, które w pełni potwierdziły autentyczność tego bezcennego zabytku. Święty domek Matki Bożej został umieszczony w przepięknej bazylice, a wewnątrz świętego domku, nad ołtarzem, została umieszczona figura Matki Bożej Loretańskiej przedstawiająca Maryję z Dzieciątkiem na lewej ręce. Litania zwana jest loretańską od miasteczka Loreto, znajdującego się w środkowych Włoszech, oddalonego kilkanaście kilometrów od wybrzeża Adriatyku. Miasto stało się słynne przede wszystkim za sprawą sanktuarium maryjnego, którego początki sięgają XIII wieku. Wierzono, że właśnie wtedy został przeniesiony przez aniołów do Loreto domek nazaretański, w którym przyszła na świat Matka Boża. Okazało się, że legenda ta wcale nie jest taka daleka od prawdy. W archiwach watykańskich znaleziono dokumenty świadczące o tym, że budynek z Nazaretu został przetransportowany drogą morską przez włoską rodzinę noszącą nazwisko Angeli, co po włosku znaczy aniołowie. Cała operacja przeprowadzona była w sekrecie ze względu na niespokojne czasy i strach o to, by cenny ładunek nie wpadł w niepowołane ręce.
Była to na tyle skomplikowana akcja, że bez udziału opatrzności i wojska anielskiego wydaje się, że była nie do przeprowadzenia. Nie od razu przewieziony budynek znalazł się w Loreto. Trafił najpierw do dzisiejszej Chorwacji, a dopiero po 3 latach pieczołowicie złożono go w całość w Lesie Laurowym, stąd późniejsza nazwa Loreto. Nie ulega też wątpliwości, że to ten sam domek. W XIX wprowadzono szczegółowe badania naukowe, które w pełni potwierdziły autentyczność tego bezcennego zabytku. Święty domek Matki Bożej został umieszczony w przepięknej bazylice, a wewnątrz świętego domku, nad ołtarzem, została umieszczona figura Matki Bożej Loretańskiej przedstawiająca Maryję z Dzieciątkiem na lewej ręce. Do Loreto przybywali sławni święci, między innymi Katarzyna ze Sieny, Franciszek z Pauli, Ignacy Loyola, Franciszek Ksawery, Franciszek Borgiasz, Ludwik Gonzaga, Karol Boromeusz, Benedykt Leiber i Teresa Martin. Jest to miejsce szczególnych uzdrowień i nawróceń. Papież Leon X w swojej bulli wysławiał chwałę tego sanktuarium i proklamował wielkie, niezliczone i nieustające cuda, które za wstawiennictwem Maryi Bóg czyni w tym kościele. Właśnie w tym sanktuarium litania loretańska była szczególnie propagowana i odmawiana przez pielgrzymów. Tam też przybrała ostateczną formę i zaczęła rozchodzić się na cały kościół. Po raz pierwszy ukazała się drukiem w 1572 roku we Florencji i zawierała 43 wezwania. Pierwsza wzmianka o litanii do Matki Bożej Loretańskiej w oficjalnych dokumentach Kościoła pojawiła się w 1581 roku, gdy Ojciec Święty, Sykstus V, w bulli, Redituri, zachęcał do jej odmawiania i udzielał za to 200 dni odpustu. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII oraz Pius XI w 1932 roku. Natomiast papież Benedykt XIV urzędowo ją zatwierdził i zezwolił stosować w publicznym kulcie Kościoła. Jaka jest historia wezwań w litanii? Co do samych wezwań, to można wykazać, że niektóre wezwania skierowane do Maryi znajdowały się w litanii do wszystkich świętych. Niestety, zaczęto z czasem do wezwań dodawać różne określenia, które nie zawsze były poprawne teologicznie, co doprowadziło do sytuacji, że w 1631 roku zakazano wprowadzania wszelkich zmian w litanii bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej. Taka restrykcja jednak korzystnie wpłynęła na ujednolicenie i upowszechnienie litanii loretańskiej. Oficjalne wezwania dodane później, od zakazu w 1631 roku, do oficjalnie wtedy uznanej wersji litanii loretańskiej dodawano w późniejszym czasie jeszcze następujące wezwania. Królowo Różańca Świętego dla Bractw Różańcowych w 1675, rozszerzone na cały Kościół w 1883. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta dla diecezji mechlińskiej w 1846, rozszerzone na cały Kościół w 1854. Matko Dobrej Rady w 1903. Królowo Pokoju w 1917. Królowo Wniebowzięta w 1950. Królowo Świata w 1954, jednak tylko dla niektórych kościołów lokalnych, nie jest to więc oficjalne wezwanie powszechnie obowiązujące. Matko Kościoła w 1980. Królowo Rodziny w 1995.
Królowo Polski w 1922, jednak obecne od 1656 roku w poprzedniej wersji Królowo Korony Polskiej. Matko Miłosierdzia w 2014, ale tylko dla polskiej wersji litanii. Litania do Matki Bożej Loretańskiej ostatni aktualny kształt przybrała w 2014 roku, choć nie znaczy to, że za jakiś czas nie zostanie oficjalnie dodane kolejne wezwanie, choć patrząc na częstotliwość dodawania nowych zawołań, raczej nie nastąpi to szybko. Najnowsze wezwanie. Brzmi ono Matko Miłosierdzia i jest umiejscowione po wezwaniu Matko Łaski Bożej. Za wprowadzeniem tego wezwania przemawiają racje teologiczne, liturgiczne i pastoralne, ponieważ Maryja przez fakt bycia Matką Jezusa Chrystusa jest również Matką okazanego w Nim Bożego Miłosierdzia. Skąd pochodzi to wezwanie? Inicjatywa wprowadzenia nowego wezwania wyszła z Białegostoku. Co ciekawe, Białystok od wielu lat jest nazywany miastem miłosierdzia dzięki osobie błogosławiony. Ksiądz Michała Sopoćki, który spędził tam blisko 30 ostatnich lat swego życia. Tutaj stworzył on podstawy teologiczne kultu miłosierdzia, a dzięki jego staraniom przesłanie o Bożym Miłosierdziu rozeszło się na cały świat. Białostocka kapituła metropolitalna zwróciła się do biskupa Edwarda Ozorowskiego, aby litania loretańska otrzymała nowe wezwanie. Sprawa została poruszona na 363 konferencji Episkopatu Polski, czego efektem było wystosowanie przez arcybiskup Józefa Michalika, ówczesnego przewodniczącego KEP, prośby do Watykańskiej Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. W opinii biskupów polskich, umieszczenie takiego tytułu w polskim tekście litanii loretańskiej wyrażałoby głęboką i żywą wiarę wiernych w Polsce nie tylko w tajemnicę miłosierdzia Bożego objawioną w misterium Jezusa, Syna Najświętszej Maryi Panny, ale byłoby kolejnym potwierdzeniem kultu Matki Bożej Miłosierdzia, czczonej szeroko w Polsce, w cudownym obrazie z Wilna, nazywanym również przez Jana Pawła II obrazem Matki Bożej Miłosierdzia. 8 listopada 2014 roku Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów przychyliła się do tej prośby i zezwoliła, aby w polskiej wersji litanii do Najświętszej Maryi Panny dodać wezwanie Matko Miłosierdzia. Wezwania w litanii loretańskiej. Litania do Matki Bożej posiada 6 kategorii wezwań. Kyrie eleison. Litania zaczyna się od wezwań Kyrie eleison, Chryste eleison oraz inwokacji do osób Trójcy, czyli samego Boga. Ten wstęp ustawia właściwie naszą modlitwę. Przypomina nam, że ostatecznie modlimy się zawsze do Boga i Jego prosimy o zmiłowanie. Jezus założył Kościół, który stanowi Jego mistyczne ciało. Pan zaprosił więc ludzi do współdziałania w Jego dziele. Maryja i święci mają swój udział w misji jednania Boga ze światem. Modlitwa do Maryi i świętych ma inny charakter niż ta do samego Boga. Jest to w gruncie rzeczy prośba o modlitwę, o wstawiennictwo, dlatego powtarzamy zwrot „Módl się za nami”. Tytuły sławiące Maryję odnoszą się również do Boga, który uczynił jej wielkie rzeczy. Świętość ma bowiem dwóch autorów, Boga i człowieka. Każdy komplement pod jej adresem jest więc w istocie chwałą Bożą. Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad Pannami. Te trzy wezwania wywodzą się ze starożytnej litanii do wszystkich świętych. Jest to jakby przedstawienie Maryi i przypomnienie dwóch podstawowych dogmatów maryjnych.
Maryja stała się Bożą Rodzicielką, a jej dziewiczość oznacza najczystsze oddanie się w miłości Bogu. 12 wezwań w poświęconych jej Bożemu macierzyństwu. Wszystkie rozpoczynają się od słowa Matko. Matko Przedziwna wskazuje na jej wyjątkowość, Maryja jest arcydziełem Boga. Sam anioł wyznaje jej przedziwność przy zwiastowaniu słowami: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Matko Chrystusowa, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela kierują wprost do Jezusa, który jest obiecanym przez Boga Mesjaszem i Zbawicielem. Boże Macierzyństwo Maryi jest cudem Bożej łaski. Matko łaski Bożej, nieskalana, najczystsza, dziewicza, nienaruszona, najmilsza, dobrej rady. Litania loretańska używa tych tytułów, aby sławić potęgę i delikatność Bożego działania w życiu Maryi. Wezwania te podkreślają krystaliczną czystość Najświętszej Maryi Panny, w której zrodził się Syn Boży. Matko Kościoła wskazuje on na analogię między Kościołem a Maryją. Maryja zrodziła Zbawiciela, dziś Kościół rodzi Jezusa w sercach ludzi, stąd Maryja, będąc Matką Zbawiciela, jest Matką wszystkich wierzących w Kościele. 6 wezwań rozwijających tytuł Panno nad Pannami. Chodzi tu o dziewictwo Maryi, o postawę jej oblubieńczej relacji do Boga. Jest Panną roztropną, bo odpowiada na Bożą miłość bezgranicznym zawierzeniem, siłą kobiecej miłości, a w tej miłości jest element racjonalny. Jest zarazem czcigodna, wsławiona, łaskawa, wierna. Litania loretańska używa tych określeń, aby sławić oblubieńczą miłość Maryi. Panno można, skoro będąc przyjacielem Boga można wyprosić wiele, to co dopiero gdy jest się Jego matką. Maryja jest potężną wspomożycielką. Wezwania o korzeniach biblijnych, do których odwołuje się litania do Matki Bożej. Zwierciadło sprawiedliwości, w Starym Testamencie sprawiedliwość to synonim świętości. W litanii loretańskiej to wezwanie ukazuje, że Maryja jest odbiciem sprawiedliwości samego Boga. Stolicą mądrości, w Maryi zamieszkał Jezus, wcielona mądrość Boga. Dlatego jest ona stolicą, łaciński sedes oznacza tron, siedzibę, mieszkanie mądrości Bożej. Przybytku Ducha Świętego, łaciński vas, oznacza naczynie, instrument. Maryja jest duchowym naczyniem napełnionym chwałą Boga i sławnym pobożnością. Róża duchowna, kwiat jest symbolem piękna, życia, delikatności, uroku. Litania do Matki Bożej przez ten tytuł zwraca uwagę na duchowe piękno Maryi. Wieża Dawidowa, to wezwanie przypomina o żydowskim pochodzeniu Maryi. Król Dawid był dla Izraela symbolem dobrego władcy. Wybudował w Jerozolimie fortecę z obronnymi wieżami. Litania loretańska nawiązuje do tego faktu i ukazuje, że Maryja jest wieżą Dawidową, bo w jej życiu spełniają się proroctwa Mesjasza, nowego Dawida. Wieża z kości słoniowej, określenie to nawiązuje do pieśni nad pieśniami. Kość słoniowa to szlachetny materiał, a wieża kojarzy się z siłą, obroną, górowaniem nad ziemią. Litania do Matki Bożej ukazuje, że Maryja jest obronną fortecą przeciwko atakom złego. Domie złoty, to wezwanie kojarzy się ze skromnym, ale najcenniejszym domem w Nazarecie. Arko Przymierza, aluzja biblijna, nawiązująca do skrzyni, w której Izraelici przechowywali tablice z przykazaniami. Był to symbol przymierza z Bogiem i znak Jego obecności wśród ludzi. Litania loretańska ukazuje Maryję jako nową arkę, bo nosiła w sobie Jezusa.
Bramo niebieska, tytuł wskazuje na niebo, dokąd Maryja została wzięta z duszą i ciałem. Gwiazdo zaranna, łaciński stella matutina określało w starożytności Wenus, planeta ta jest widoczna nad horyzontem przed wschodem słońca. Litania do Matki Bożej wskazuje, że Maryja poprzez swoje niepokalane poczęcie jest zwiastunką nadchodzącego odkupienia. Uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych, pocieszycielko strapionych, wspomożenie wiernych i wcześniejsze przyczyno naszej radości ukazują Maryję jako tę, która wyprasza nam u Boga szczególne łaski i wspomaga w różnych okolicznościach życia. Litania loretańska ukazuje Maryję obecną w różnych sytuacjach naszej codzienności, gdy jestem chory, strapiony, gdy upadam, ale też gdy wypełnia mnie radość. Wezwania odnoszące się do królewskiej godności Maryi. Litania do Matki Bożej podkreśla też królewskość Maryi, odnosi się ona do jej wyjątkowego udziału w królowaniu Chrystusa. Maryja jest ponad aniołami, patriarchami, prorokami, apostołami, męczennikami, wyznawcami, dziewicami i wszystkimi świętymi, ponieważ wyprzedza wszystkich w miłości i pokornej służbie Bogu i ludziom. Jej modlitwa wyprasza pokój, chroni rodziny. W pobożności maryjnej wyjątkowe miejsce zajmuje różaniec, wskazuje na to tytuł Królowo Różańca Święty. Polacy zaś czczą Maryję jako patronkę ojczyzny, tytuł Królowo Polski. Podsumowanie. Litania loretańska, znana również jako Litania do Matki Bożej, jest w Polsce bardzo popularną formą modlitwy. Tym, co ją wyróżnia, jest wielka głębia ukazana w każdym wezwaniu, dzięki czemu można tę modlitwę wręcz kontemplować. Inną piękną rzeczą jest to, że wychwalając Maryję i prosząc ją o wstawiennictwo, wychwalamy Boga Ojca, który dał ją za matkę nie tylko dla Zbawiciela, ale też dla każdego z nas. Skoro naszym życiem ma być naśladowanie Jezusa Chrystusa, a On miał Maryję za matkę, to czyż również i my nie powinniśmy? A jak dowiedzieć czegoś więcej o niej? Litania loretańska jest pięknym źródłem zarówno informacji, jak i modlitwy.